O, Wiste, musicie przyznać, życie w wielkim mieście czasami przytłacza. Ale nie martwcie się, mam dla was idealne miejsce na odpoczynek. Dobrodoszli u mój rodny grad, bar. Gmina nad dwoma wybrzeżami. Miasto okrążone wysokimi górami. Dom trzech religii, starożytnych drzew oliwnych i winorośli. Nie, nie chodzi o ten bar. Chodzi o miasto położone na czarnogórskim wybrzeżu z dość milącą, ale intrygującą nazwą, gdzie naprawdę możecie komuś powiedzieć, że siedzę w barze, w barze. Same miasto dzieli się na starą część, odsuniętą o 4 km od wybrzeża i nową, przy morzu. Co jest dość nietypowe jak na Adriatyk. W samym sercu starego baru znajdują się ruiny miasta, które istniało przez prawie 800 lat. Od pałaców i Lwa Weneckiego, przez otomańskie wieże zegarowej łaźnie, do cytadeli i prawosławnych cerkwi. Widoczne są wpływy różnych mocarstw i narodów. I po tylu latach nadal odkrywam coś nowego w starym barze. Do ruin miasta prowadzi reprezentacyjna ulica z restauracjami, na której można kupić tradycyjne produkty z drzewa oliwnego, oliwę z oliwek, wino, sok z granatu albo z białego bzu. A co najważniejsze, niedaleko starego baru jest szpital, w którym się urodziłem. Aczkolwiek dzieciństwo spędziłem w nowym barze, gdzie oprócz pałacu króla Nikoli tylko pojedyncze budynki były wybudowane przed latami 60. Bar może się pochwalić bardzo dobrą infrastrukturą, jak na czarnogórskie standardy. Tu mamy duży port, marinę, prom do Włoch, jak i końcową stację legendarnej kolei Belgrad-Bar. Bar ma najszerszą i najładniejszą promenadę na czarnogórskim wybrzeżu. Tu się znajduje mnóstwo restauracji, kawiarni, gdzie miło można spędzić czas. Idealne miejsce dla ludzi, którzy szukają ciszy i rodzin z dziećmi. Ale to nie wszystko. W okolicach miasta jest duży wybór fajnych plaż, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Popularne plaże są w kurortach Sutomore, Dobra Woda, Utiecha, Czań. Ale jest również niemały wybór ukrytych, niezatłoczonych plaż, gdzie naprawdę można odpocząć. Nie martwcie się o wasz portfel. Pobyt w barze nie będzie was bolał, bo ceny są bardzo przystępne. Kawa z takim widokiem kosztuje mniej niż 2 euro. Serdecznie polecam odwiedzić targ i spróbować świeżych, lokalnych produktów i zjeść dobry burek. Ale gmina Bar to nie tylko morze. Za górami jest wybrzeże Jeziora Szkoderskiego, największego na Bałkanach i co ciekawie, dłuższe o 20 km niż wybrzeże Adriatyku. Owe jezioro jest parkiem narodowym i domem dla wielu gatunków ptaków, spośród których zdecydowanie wyróżnia się pelikan. Region pomiędzy jeziorem a górami nazywa się Crnica i jest jednym z czterech regionów tzw. Starej Czarnogóry. Tutaj rośnie wranac, autochtoniczna odmiana winogron, z której produkuje się bardzo dobre, wytrawne wino. I tak, można kupić czarnogórski wranac w Rossmanie, ale niestety nie pochodzi on z Crnicy. Stolicą regionu Crnica jest miasteczko Wyrpazar, które jest początkiem wszystkich wycieczek motorówką na Jeziorze Szkoderskim. Kiedyś na pewno zrobię filmik o tym regionie, bo tyle ciekawego i unikalnego oferuje. Wyobraźcie to sobie. Śródziemnomorska pogoda, gorące słońce, chłodna morska bryza. Przez 250 dni w roku, dla miłośników opalania, po prostu raj. Ale nie dla mnie. Mieszkać w barze, w lato, wychodzić w 35-stopniowy upał w południe jako albinos, to piekło. Wiele razy w życiu spaliłem się, a potem leżałem wysmarowany jogurtem. Ale nie martwcie się. Człowiek czasami uczy się na błędach, więc od dawna nie wyglądałem jak rak. Ale wróćmy do baru. Nad miastem dominują góry z północy i wschodu.
od których najważniejszą jest Rumia, która nagle wyrasta na imponujące 1600 metrów. Bliskość gór sprawia, że w krótkim czasie można znaleźć się w dosyć dzikiej naturze. Unikalne położenie Baru powoduje, że ma bardzo różnorodną naturę, jak i historię. A dlaczego dokładnie tu powstało miasto? Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstał Bar, ale na terenach miasta znaleziono artefakty liczące ponad 7000 lat. W czasach Ilirów, starożytnych Greków i Rzymian istniały tu osady. Po raz pierwszy miasto pod nazwą Bar zostało wspomniane jako część Bizancjum w IX wieku naszej ery. Zresztą nazwa Bar prawdopodobnie pochodzi od słowiańskiego słowa baruszyna albo bara, co znaczy bagno. Druga teoria mówi o łacińskim pochodzeniu nazwy Antivari, co oznacza miasto naprzeciwko Bari. Ciekawe, że ukraiński Bar również został nazwany po włoskim mieście Bari przez królowe Bone Sforze. Migracja Słowian na Bałkanach stała się problemem dla Bizancjum, ponieważ w X wieku Słowianie utworzyli pierwsze królestwo na terenie dzisiejszej Czarnogóry, Dukla, a jeden z najważniejszych władców, Jovan Vladimir, w XI wieku zakłada stolicę swojego królestwa blisko Baru. Święty Jovan Vladimir jest patronem miasta, a także postacią legend i kultów religijnych. Po jego śmierci miasto krótko okupowali Bułgarzy, a następnie Bizancjum. Jednak w 1042 roku, w słynnej bitwie pod Barem, władca Dukli Wojsław pokonał wojska bizantyjskie. Jego syn Michajlo został później uznany przez papieża za króla, czyniąc Bar archidecezją. W 1166 roku Bizancjum ponownie zdobyło miasto, ale 17 lat później przejęła je serbska dynastia Nemanjića. W 1360 roku Bar został zdobyty przez czarnogórską dynastię Balszić i stał się stolicą ich królestwa. W 1405 roku Wenecjanie przejęli władzę nad Barem, nadając mu autonomię i rządząc z przerwami przez ponad 100 lat. Od 1571 roku Bar znajdował się pod panowaniem Osmanów przez ponad 300 lat. I wreszcie Czarnogórcy wyzwolili Bar w 1878 roku, ale przy okazji całkowicie go zniszczyli. Po zniszczeniu miasta ludzie byli zmuszeni przenieść się bliżej morza na bagna. Po zdobyciu Baru niezależna Czarnogóra po raz pierwszy uzyskała dostęp do morza. W 1908 roku książę, a później król Nikola, założył nowy Bar, potocznie zwany Pristan, i położył fundamenty pod przyszły port. W tym samym roku powstała pierwsza czarnogórska linia kolejowa, łącząca Bar z Wirpazarem. W czasie II wojny światowej Bar był okupowany przez Włochów, a 24 listopada 1944 roku wyzwolony przez komunistów Tity. W latach 60. i 70. stało się coś dość wyjątkowego. Żeby zbudować wielki port, Pristan musiał być całkowicie zniszczony, a ludzie znowu musieli się wyprowadzić. I tak powstał teraźniejszy Bar. Miasto z najlepszą urbanistyką w Czarnogórze, ale niestety smutną i straconą historią. Dzisiaj Bar jest największą gminą na Wybrzeżu Czarnogórskim, jak i trzecią w ogóle w Czarnogórze. Symbolem Baru jest drzewo oliwne, a to za mną jest jednym z najstarszych na świecie. Ma ponad 2250 lat. Drzewo znajduje się w dzielnicy Mirowica. Nazwa pochodzi od słowa mir, czyli pokój, bo kiedyś pokłóceni ludzie przychodzili tu pogodzić się. Dwa razy płonęła, a razy ludzie ją zabetonowali. Ale mam nadzieję, że stara maslina przeżyje jeszcze wiele, wiele lat. Co roku późną jesienią obchodzi się festiwal oliwy, Masliniada, gdzie można naprawdę poznać lokalne zwyczaje, jedzenie i tradycje. Istnieje również i konkurs literacki i malarski dla dzieci, gdzie jako siedmolatek z obrazem helikoptera, który zamiast kół strzela prezentami,
wygrałem pierwsze miejsce. Moje miasto słynie z tego, że od wieków mieszkają tu i prawosławni, i muzułmanie, i katolicy. Ich dziedzictwo jest bardzo bogate i wszechobecne w całej gminie. Przez ostatnie 10 lat zbudowano ogromną prawosławną świątynię, konkatedrę katolicką i meczet muzułmański, jeden z największych na Bałkanach. No pięknie, ale byłoby piękniej, gdyby priorytetem było zarobić jak najwięcej z turystyki i logistyki. Wcześniej powiedziałem, że bar ma dobrą infrastrukturę, jak na czarnogórskie standardy. Tak wygląda droga do jednej z najciekawszych plaż blisko baru. Do 15-wiecznej twierdzy Hainehai trzeba iść słabo oznakowaną ścieżką, na której mogą być węże. Również transport publiczny nie jest najlepszy, nie jest punktualny i ciężko nim dojechać do wielu miejsc. Ale widoczny jest postęp. Miasto coś robi, więc mam nadzieję, że za kilka lat to się zmieni. Ale póki co polecam poruszać się samochodem. Jeśli interesują Was relatywnie tanie wakacje z pięknymi widokami, śródziemnomorską pogodą, historycznymi atrakcjami, dobrym jedzeniem i piciem, to bar będzie dla Was idealny. No pewnie zastanawiacie się, skoro tak pięknie jest w barze, to dlaczego mieszkam tu, w stolicy Polski? W 2019 roku chciałem w jakikolwiek sposób zobaczyć, jak to jest mieszkać za granicą. Wylądowałem w Polsce, a pandemia i różne piękne rzeczy przekonały mnie, żeby tu zostać. Bar jest dość nieodkrytą perełką i zasługuje na wiele więcej uwagi. Przyznam, że sam go nie doceniałem, ale dzięki znajomym z Polski spojrzałem na niego z innej perspektywy. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, a również dziękuję Wam za już ponad 1000 subskrypcji. Jestem w ogóle pod wrażeniem, że kogoś interesuje, co jeden normalny Czarnogórzec ma do powiedzenia. I nie martwcie się, nie byliśmy leniwi podczas lata, więc możecie się spodziewać nowych filmików. Widzimy się u baru. Ciao!